TV Disco kartka z kalendarza, przed nami wydarzenia z 18 listopada. Dokładnie tego dnia 1945 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Braterstwa Broni. To był pierwszy pomnik ustawiony w Warszawie po II wojnie światowej. Pomnik ten przez warszawiaków jest określany jako czterech smutnych lub pomnik czterech śpiących. 8 listopada 2011 roku rozpoczął się demontaż pomnika w związku z budową warszawskiego metra. 18 listopada 1989 roku Wiadomości zastąpiły Dziennik Telewizyjny, główny program informacyjny Telewizji Polskiej w czasach PRL-u. Nadawany był przez 31 lat od 1958 roku. Prezenterami dziennika w tamtych czasach byli m.in. Irena Dziedzic, Jan Suzin, Grzegorz Woźniak i Zygmunt Heizer. Listopada 1928 roku Walt Disney po raz pierwszy pokazał film z myszką Mickey. Był to obraz zatytułowany Parowiec Willy. Głosu postaci myszki Mickey udzielił wówczas sam Walt Disney, który za stworzenie myszki Mickey otrzymał Oscara. Listopada 1959 roku miała miejsce premiera filmu Ben-Hur, jednego z najczęściej nagradzanych filmów w historii. Ben-Hur jako pierwszy zdobył Oscara aż w 11 kategoriach, w tym oczywiście dla najlepszego filmu, a jako Ben-Hur wystąpił Charlton Heston. Generation after generation of readers have been thrilled by Ben-Hur. No book save the Bible has ever been so widely read. Now, as a motion picture, Ben-Hur has inspired enthusiastic acclaim in every corner of the earth. In New York, in London, in Tokyo, and in Hollywood, the most honored motion picture in Academy Award history. Yes, the spectacle, the color, the excitement, the human drama. 18 listopada 1991 roku ukazał się album Dangerous Michaela Jacksona. Był to 8 album studyjny króla popu. Promowało go aż 9 singli, a rozszedł się na całym świecie w ilości ponad 32 milionów egzemplarzy. Najpopularniejsze przeboje z tego albumu to Black or White, In the Closet, Remember the Time i Heal the World. I kto ma urodziny 18 listopada? W roku 1960, dokładnie tego dnia, urodziła się Kim Wilde, brytyjska piosenkarka. Zadebiutowała w 1981 roku piosenką Kids in America. Największy sukces osiągnęła w roku 1986, kiedy po obu stronach Atlantyku piosenka You Keep Me Hanging On osiągnęła numer 1. Kim kontynuuje nagrywanie i choć już nie jest na topie, to nagrała kilka taneczno-popowych hitów. Jej inne przeboje to You Came, View from the Bridge i Sleeping Satellite.